No witam was bardzo serdecznie na GeForce Kings, się oczywiście znajdujemy i powiem wam tak, generalnie na poprzednim filmie sprzedałem wam takiego farmazona, bo no meczek był polski, tak? I rozwodziłem się oczywiście klasycznie nad kuponem, który mini siadł przez Hiszpanię, największego dzisiaj pewniaczka i sprzedałem wam farmazona, że Polska zremisowała finalnie mecz. Po czym patrzę, kurczę, na wynik meczu i okazało się, że wygraliśmy 3-2, że Zalewski w 97 strzelił z karnego, więc no totalnie XD, nie wiem jak totalnie się to wydarzyło, chyba muszę zobaczyć zaraz sobie skrót tego meczu, bo no przyznam się, nie oglądałem, przespałem ostatnie parę godzin, bo się gorzej czułem, no moje gardło jeszcze tam, no jeszcze nie jest w pełni sprawne, tak? Mamy Digielka za 400 i 1800 zł, no generalnie, no bitwa na stówkę, 150 na plus, nie jest to efekt wow, bo no niestety mój oponent tutaj no totalnie się nie popisał ze swoimi dropami, ale myślę, że możemy pójść z tymi skinami na kontrakty. Oczywiście przypominam o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, no to sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzek oczywiście napisz, na Discorda dołącz, no i oczywiście użyj kodu Croxy na GeForce Skinsie. Jak oczywiście są pełne, nie jesteś, wystarczy, że klikniesz sobie magiczny tutaj przycisk, kod promocyjny, no i wpisz oczywiście kodzik Croxy przez 2x, 5% więcej na stałe, no i oczywiście skrzyneczka na start za free, no i oczywiście jakbyś konto chciał sobie na, ojejku, czekaj, bo tu mnie odkleiło trochę, jakbyś chciał sobie konto na GeForce Kingsie doładować, no to oczywiście wystarczy, że klikniesz sobie tutaj doładuj, no i wszelakie metody płatności tutaj masz. A jak chcesz wygrać skina, tak swoją drogą, to napisz w komentarzu, czy oglądałeś mecz polski, co sądzisz właśnie o tym meczu. Usiadłem do nagrywania od razu po meczu Hiszpanii, właśnie po zintowanym kuponie. Tam było doliczone chyba z parę minut, z 3 minuty chyba. I wtedy, no, mecz Polaków dalej trwał, więc okej, okay, jestem w stanie jakoś to przeanalizować, że do takiego, że tak powiem, farmazona mogło dojść. Ale no tutaj, że tak powiem, prostuję szybciutko, tak? 800 zł, no niestety... Niestety, bitwa przegrana. Ja bym sobie tutaj jakąś skrzyneczkę znalazł, która, no może mi coś dać. No, na pewno nie będzie to skrzynia Olympus, bo powiedziałem, że może mi coś dać. A to jest skrzynia, no tak średnie zdawanie. 600 zł skrzynia dla Sigm. Zobaczmy. No powiem tak, jakby M9 Marble Fake tutaj spadła, no to byłby banger, tak? Byłby na pewno mocny banger, który zapamiętałbym dość długo. Będzie masterpiece. Znowu da Victoria, stary. Co ten GeForce Kings z tą Victorią ma? I będzie pierwsza kosa. Ursus Ultrafiolet, więc no... No niby na plus, ale co z tego w sumie, jak poprzednie otwarcia się nie popisały. Jakby ten blue steel poleciał, no to okej, bym wybaczył. Machnijmy dwa na raz i to będzie ostateczne, że tak powiem, starcie z tą strzynią na dzisiejszym filmie. A mianowicie trzy otwarcia na raz 1800 zł. Lekka odklejka ze strony pana prowadzącego, klasycznie. No ale czym mój odcinek oczywiście jest bez odklejek? 1500 zł, no 300 wy na minus, wyszliśmy na minus, tak, więc no... No chyba battle tutaj muszą, że tak powiem, to nadrobić. 2500 jeszcze w moim balansie, więc trzeba to mądrze rozdysponować, jeżeli tą bitwę przegramy. No zobaczmy, no mam nadzieję, że jednak tutaj ręka do góry pójdzie moja. 173 zł, masterpiece, znaczy jaki masterpiece? Sajex, tutaj czwóreczka taka... No dosyć klasyczna, nie? O, jest film injektor teraz dla nas, jakiś dobry stan. Niestety well worn, okej, okay, ostatnia skrzynia. No jeżeli tutaj coś dobrego nie poleci, to może być bardzo ciężko i... No właśnie, no właśnie, to jest różnica dosłownie kilkunastu złotych. A szkoda, bo potencjał naprawdę był. No M-ka na pocieszenie jakaś, no ale co mi to daje? We 2500 zł to będzie i niestety już w pierwszej skrzyni jesteśmy mocno w plecy. M-ka Simo dla mojego oponenta, no to może teraz ta łopka fate dla mnie, która się przewinęła. No Butterfly też byłby dobry, tak? Też bym nie pogardził Butterflyem. No ale zobaczmy, trzy skrzynki, no po Hyper Best, no ale to jest 600. No my tu przyszliśmy po tenki lepsze, no i niestety pusto, ostatnie otwarcie. No musi mocno zypnąć, jeśli chcemy powalczyć. No ta M-ka dałaby nam zwycięstwo, tak? No ale niestety jest jak jest, dziękuję za oglądanie, widzimy się na następnym filmie.